Będą kolejne inwestycje drogowe w Będzinie i Raciborzu. W tym pierwszym mieście zostanie przebudowana droga wojewódzka 910 od drogi krajowej 86 do granicy Dąbrowy Górniczej. Z kolei w Raciborzu powstanie północno-zachodnia obwodnica. Paweł Jędrusik. Inwestycja w Będzinie będzie składała się z trzech etapów. Wartość zadania to prawie 110 milionów złotych. Prace rozpoczną się jeszcze w tym roku, a mają zakończyć w 2026 roku. Dzisiaj powiedziałbym historyczny moment, czyli podpisanie tej umowy blisko 109 milionów złotych, więc to naprawdę gruntowna przebudowa drogi 910, która mam nadzieję w krótszym okresie czasu, czyli tak jak panowie marszałkowie i dyrektor zarządu dróg podkreślał, być może uda się ją skończyć przed terminem, ale przede wszystkim, szanowni państwo, to jest droga, z której korzysta na co dzień blisko 600 tysięcy mieszkańców całego Zagłębia, jeden z głównych ciągów komunikacyjnych. Mnie to cieszy, że wybieramy te kluczowe inwestycje dotyczące właśnie samorządów, przez które przebiegają te inwestycje albo są z przeszłości niezamknięte, niedomknięte, i tak samo dotyczy to Będzina, bo to jest 4 kilometry raptem, ale to jest główna arteria, jeżeli chodzi o Będzin i sąsiadów. Poza tym to też jest droga na lotnisko, którą też żeśmy zmodernizowali 2 lata temu za potężne pieniądze. Ważna inwestycja będzie też miała miejsce w Raciborzu. Tam powstanie zachodnia obwodnica miasta, a na ten cel miasto otrzymało 72 miliony złotych dotacji. Planowana droga będzie przebiegać głównie przez tereny rolnicze o rozproszonej zabudowie. Bardzo wielkie, kolundalne znaczenie, przede wszystkim jeśli chodzi o powstanie nowego układu komunikacyjnego. Ta obwodnica, której pomysł zrodził się w tej kadencji, ma odciążyć, ale i skomunikować lepsze połączenie w kierunku właśnie Opola, ale i skomunikować nową powstałą drogę regionalną Racibórz. Prace rozpoczną się pod koniec 2025 roku i potrwają 2 lata.